Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Czy miałeś kiedykolwiek wrażenie, że w twoim domu jest ktoś jeszcze i pomyślałeś, wolę nie wiedzieć i zostawiłeś to? Czasami łatwiej jest znieść strach przed nieznanym, niż stawić czoła realnemu zagrożeniu. Zwykle jednak to nic takiego. Pewnego razu funkcja bipera w moim bezprzewodowym telefonie stacjonarnym włączyła się, kiedy w domu byłem jedyny. Wiadomość można odsłuchać jedynie z salonu. Innego razu przysiągłbym, że ktoś zajumał drobne z mojego biurka. To jednak tylko mózg, płatający naszej pamięci figle. Ale co byś zrobił, gdyby wydarzyło się coś wyjątkowo podejrzanego? Uciekałbyś? Walczył? Czy po prostu zignorował to, tak jak ja? Zeszły poniedziałek był jak każdy inny. Wstałem, umyłem zęby, ubrałem się do szkoły. Przeprowadziłem mój mały poranny rytuał. Wydawało się, że będą to kolejne zupełnie niewarte uwagi 24 godziny, dopóki nie zobaczyłem nici. Odwróciłem się, a w moim pokoju pojawiły się 3 lub 4 grube nici. Krzyżowały się między ścianami wokół mojego łóżka. Jedna była przymocowana do drzwi. Niemożliwe, żebym je wcześniej przeoczył. Powinienem był się o nie potknąć. Były przywiązane do szpilek, które również nie istniały 10 sekund temu. Nie mógłbym też nie zauważyć czyjejś obecności, będąc w pokoju, nie mówiąc już o rozstawieniu tego. Po prostu zdyskredytowałem ten widok, rozplątując nici przed wyjściem do szkoły i zostawiając je zwinięte na biurku. Było wcześnie, a mój mózg nie funkcjonował jeszcze prawidłowo. To musiało być wyjaśnienie. Sytuacja się jednak pogorszyła. Na zewnątrz były ich setki, zaplątane między domami, wokół samochodów, w poprzek ulic. To musiał być jakiś super wyrafinowany żart. Jeden z tych programów z ukrytą kamerą albo improwizowane show komediowe. Wciągnęli do tego także innych. Przechodnie byli w nie zaplątani. Przywiązali je do obiektów, do których zmierzali i od których się oddalali, tak jakby poruszali się po wyznaczonej dla nich trasie. Zestresowany, kontynuowałem podróż do szkoły. W autobusie wszyscy oprócz mnie byli przywiązani do drzwi. W szkole nici łączyły ze sobą grupki przyjaciół, a nauczyciele byli przywiązani do swoich biurek i tablic. O dziwo, w tym momencie jedyne, nad czym mogłem się zastanawiać, to dlaczego zostałem pominięty. Kiedy moja przyjaciółka Lucy usiadła ze mną w ławce na pierwszej lekcji, po prostu położyła swoją torbę na moich kolanach i oparła podbródek na dłoni, kierując wzrok obok mnie, za okno. Hej, Lucy? Brak odpowiedzi. O, daj spokój. Nie spodziewałem się, że ty też będziesz się w to bawić. Westchnęła i zaczęła wyjmować z torby książki. Wszystkie przywiązane były do jej rąk. Uśmiechnąłem się i szarpnąłem jeden ze sznurków. Wydawała się tego nie zauważyć. Zamiast tego po prostu zlekceważyła książkę, pozwalając jej upaść na podłogę. Pochyliłem się, podnosząc jej podręcznik i kładąc go z powrotem na biurku. Nie zwróciła na to uwagi. Cóż, skoro tak ma to wyglądać? Uśmiechnąłem się, sprawiając wrażenie wyluzowanego. Ale tak naprawdę ukrywałem swój stres. Jedną ręką zebrałem wszystkie przywiązane do niej nici i zerwałem je. Zamrugała, odwracając się, by na mnie spojrzeć. Kurde, Martin, jesteś jak jakiś ninja. Uśmiechnąłem się ponownie, tym razem z ulgą, że moja przyjaciółka w końcu mnie zauważyła. Siedziałem tu z 10 minut,
skąd się wzięły te wszystkie sznurki? Sapnęła, najwyraźniej dostrzegając je po raz pierwszy. Zakładałem, że robicie mnie wszyscy w chuja. Wstała, wycofując się w kąt. Nikt inny w klasie tego nie zauważył. I jeszcze minutę temu ich tu nie było. Też je widzisz? Jej ton jasno wskazywał, że była autentycznie przerażona. Nie, czy ty ich? Przerwała mi nauczycielka, zatrzaskująca za sobą drzwi. Wszyscy oprócz mnie i Lucy mruknęli dzień dobry, ale nadal nikt nie zwrócił na nas uwagi. Wszyscy ignorowali mnie przez cały dzień, powiedziałem do Lucy, po czym zwróciłem się w stronę naszej nauczycielki. He, tępa suko, za chuja nie umiesz uczyć. Brak reakcji. Ja trzymam się z dala od tego wszystkiego. Lucy odciągnęła kilka nitek na bok i wyszła z klasy. Poszedłem za nią i, co za niespodzianka, nikt inny się tym nie przejął. Włóczyliśmy się po korytarzach, wychodząc i wchodząc do klas, kiedy nam się chciało. Za każdym razem, gdy odwiązywaliśmy od kogoś krzesło lub książkę, to wyglądało, jakby przedmiot nagle tracił dla nich znaczenie. Nie istniał. Pokazałem jej, jak wygląda ulica. Nici było teraz więcej niż kiedy przyszedłem tu rano. Dwa razy więcej. Przy kilku okazjach zasugerowałem, żebyśmy odwiązali jeszcze kilka osób. Lucy była jednak temu przeciwna, pamiętając, jak bardzo ona była przerażona. Ostrożnie więc przebrnęliśmy przez pajęczynę, udając się do pobliskiej kawiarni. Wiem, nadzwyczajny pomysł, ale co byś zrobił w naszej sytuacji? Jak już wspominałem, strach przed nieznanym czasami wydaje się bezpieczniejszą opcją. Będąc w kawiarni, chwyciliśmy kilka kanapek i napojów z lodówki. Znaleźliśmy wolny stolik, rozwiązaliśmy wszystkie sznurki przymocowane do krzeseł i usiedliśmy. Oboje jedliśmy w milczeniu, zbyt przerażeni, by dyskutować, za to rozpraszając się widokiem nieświadomych otoczenia nieznajomych w lokalu. Po 20 minutach Lucy odezwała się. Weźmie teraz tę kanapkę, powiedziała, wskazując na kobietę po drugiej stronie kawiarni. Rzeczywiście, podeszła do lodówki i wzięła zapakowaną w folię kanapkę, do której była przywiązana. Zapłaci za nią i wyjdzie. Tak też zrobiła, zgodnie z tym, co sugerowały nici. A ten facet nie zamierza płacić. Obserwowałem, jak mężczyzna bierze swoją kawę i wybiega ze sklepu, a dwaj kelnerzy wyglądają na zbyt poirytowanych, by za nim gonić. To jest straszne, jęknęła. Chodźmy, proszę. Na zewnątrz wcale nie było lepiej. Wszyscy po prostu podążali za swoimi nitkami, tocząc codzienne życie. Lucy oświadczyła, że idzie do domu, aby to odespać, a ja zgodziłem się ją odprowadzić. Mieszkała zaledwie 10 minut marszu stąd. Z dala od centrum miasta było mniej nici. Było przyjemniej. Mogliśmy udawać, że nic się nie dzieje. Kiedy skręciliśmy w ulicę, na której mieszkała Lucy, ta zastygła z otwartymi ustami. Co znowu? Przerwałem ciszę. Mój głos zabrzmiał zaskakująco cicho. Spójrz! Wskazała na coś przed domem sąsiadów. Widziałem to wyraźnie i zapamiętam ten moment aż do śmierci. Mały, ciemny chochlik, mający może metr wzrostu, chodzący na knykciach, prawie jak małpa. Miał dwoje wyłupiastych, żółtych oczu zajmujących około połowy jego twarzy. Nie miał ust ani żadnych innych cech wyglądu. Trzymał młotek i kłębek nici, który rozwijał za sobą. Czmychnął szybko i bezgłośnie od frontowych drzwi domu do skrzynki pocztowej. Zatrzymał się, przybił gwóźdź do boku skrzynki i owinął wokół niego linkę. Odwrócił się
i znieruchomiał, gdy nas zauważył. Mój świat zawalił się w tym momencie jeszcze bardziej niż wcześniej. Ale to coś po prostu patrzyło na mnie z zaskoczeniem i ciekawością. Można by wręcz pomyśleć, że to ono było bardziej przestraszone. Nagle stworzonko przywołało nas swoją malutką rączką. Spojrzałem na Lucy. Nie poruszyła się. Spojrzałem z powrotem na chochlika, który wciąż patrzył na mnie. Zmniejszyłem dystans między nami o połowę, a potem jeszcze o połowę. To już nawet nie był strach przed nieznanym. To był strach przed tym knypkiem. Ale nie wyglądał na takiego, którego należałoby się bać. Kiedy znalazłem się metr od niego, wyciągnął rękę. Cześć. Uścisnąłem ją. Kiwnął głową z aprobatą, mrugając do mnie swoimi masywnymi żółtymi oczami. Więc to wy odpowiadacie za te sznurki? Skinął twierdząco. Zawołałem Lucy, ale ona pozostała na swoim miejscu. Jest was więcej? Kolejne skinienie głową. Chciałem zadać mu tak wiele pytań o to, czym jest i skąd pochodzi, ale póki co wyglądało na to, że jestem ograniczony do pytań tak lub nie. Czy my w ogóle mamy wolną wolę? Spojrzało na mnie ponownie, niemal ze smutkiem. Natychmiast zrobiło mi się niedobrze na żołądku i nie mogłem dłużej znieść jego obecności. Chwyciłem Lucy, która przysłuchiwała się naszej interakcji siedząc na krawężniku, z twarzą schowaną w dłoniach. Chodź. Weszliśmy do jej domu i zaparzyłem jej filiżankę herbaty. Kiedy zastałem ją w salonie, leżała skulona przy swoim, odwiązanym psie i płakała. Odstawiłem herbatę i usiadłem obok niej. Boję się, wyszeptała po dobrych 10 minutach szlochania. Nie odpowiedziałem. Nie mogłem. Idę spać, wymamrotała nagle i w ciągu minuty była już w łóżku. Sen zaczął wydawać się całkiem niezłym pomysłem. Właściwie to moje powieki sprawiały wrażenie coraz cięższych. Padłem na dywan, a ostatnią rzeczą, jaką usłyszałem przed zaśnięciem, był tupot kilku par małych stópek w pobliżu. Następnego dnia czułem się znacznie lepiej. Tak jakby cała historia była snem. Pewnie bym w to uwierzył, gdyby nie matka Lucy, która obudziła mnie rano, zastanawiając się, dlaczego nocuję u niej bez pozwolenia. Podczas śniadania Lucy powiedziała, że jestem jakiś blady i zdaje się być nieobecny. Odwróciłem się do niej i uśmiechnąłem, mamrocząc coś o złym samopoczuciu. Ale prawda była taka, że bałem się. Bałem się, ponieważ nie widziałem już żadnych nici. I zastanawiałem się, czy moje działania faktycznie były moje.